Witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2022 na moim kanale od Lenera do Lenera, sezon 6, jest ze mną Adam. Jestem. Tak, i w dzisiejszym odcinku jesteśmy tutaj na farmie i będę tutaj dalej dzisiaj pryskać, także mam dwa... jak to się nazywało? Kurde? Mauzery, o. Tak? Tak. Przygotowane z nawozem płynnym i jedyne co, to oczywiście trzeba podczepić, wiadomo jak to Adam. I kurde, już się nauczyłeś, no. Trzeba się napełnić i jedziemy. Widziałem, bo był mocniej opuszczony, nie? Zaczepiony był. Ja idę układać na strych. Prawie przyjebałem w słup. Czekajcie, czy lepiej zacząć od tego pola tutaj może? Może tak. Jak już zaczynamy, tak, to ja bym zaczął tu. Bo mamy dzisiaj 4 pola do pryskania. Niedużo, ale... Ale trochę jest. Aha, ja nie wezmę tego na raz. No to ładnie. Ja tutaj bym raczej nie wracał, mówiąc szczerze, bo tu jemnę taką dawkę, że się nie pozbiera zboże. No. Że no, jesteśmy na ostatniej prostej przed żniwami. Mówiąc szczerze. Nie no, dwa razy tu się będzie opłacało. Nie chociażby. Już Adam tam właśnie, no, powinien powiedzieć, ty układasz tam kostki u góry. Oczywiście, na strych. No bo Adam ma wszystko popryskane, w międzyczasie jak... W sumie ty pryskałeś jak kosiłem, tak? Szybciej o wiele. Też, no. Już tego było, no. A niektórych już nie dam rady niestety. No też u mnie jeden rzepak nie będzie jeden pryskany, no bo się nie da po prostu, nie da się. Ze względu tego, że jest za duży, no. Ani tam wjechać, ani nic, więc tak też przypadło. Tutaj tu muszę się w miarę nakierować, żeby tam pojechać. No też tutaj ścieżek ani nic nie mamy, więc i tak też to bywa. Dobra, zawrócimy. Nakład chyba robimy lekki, chociaż nie wiem. Już nie będę tutaj bez ścieżek, no to tutaj idealnie się nie da opryskać, mówiąc szczerze. Dobra. Nawrot. Nie wiem, na ile mi też ten opryskiwać, jeden wystarczy, nie? Bym ja zaraz gdzieś się nie wybrał, a... Jest tam dużo masz litrów? Nie wiem. Nie, mam 250. No i na takie dwa pola starczy i będę musiał przyjechać się do pełni, bo teraz się odczaiłem. Mogę ci podjechać, więc. Jest, nie, nie trzeba. Przyjadę się tam na rozrywki trochę będzie na odcinku. No. Dobra. I co sprzedałeś w końcu? Wczoraj? Rower? No. No. Ja? Wydany, sprzedany. Za ile? Ten poszedł za 2700. Hmm. Klientka skąd była? Za Słupskiem gdzieś. I tu ulice dolne? Coś takiego. To ładnie. No i się kurde zdziwiłem, nie? Wysiadła i z małpą na ramieniu. To ładnie. Ale za robica taka małpa, chciałbym taką małpę. No, jasne. Chciałbym tu pozwolić wysiedzieć. Nie, nie, nie idziesz nagrywać. Dopiero przyjechałeś. Ja przyjechałem dopiero, bo 21 robiłem, nie? No. Jutro 3 godzinki mam przed szkołą i sobota 12. Niedziela wolna. Kurde, za 16 maja będzie miał pójście. No na, jakby dla tym to będzie 17. No maraton trzeba nagrać, ty. Kurde, macie, jak my to tak szczerze, jeżeli uda się nagrać 7 filmów z Odmeneo, że tydzień to będzie, to jest smary, nie? To już, bez 7 odcinków, to już po żniwach będzie dawno. No żniwa następne będą, teraz będą, nie? Następny. No to do maratonu powinniśmy już dziś tak akcję, no pożniwną akcję. Tak,
Kończył maraton, to już następny sezon będzie. No jakby wiosna chyba może być. No już może być tak, no. Już znowu przed drzwiami będzie. No nie aż tak, Nie bo... wiem, też nie. No ale gdzieś wiosna, na wiosnę trafimy chyba po maratonie. Może tak być, nie? Myślałem przez chwilę, czy coś ciekawego się dzisiaj w robocie wydarzyło. A, korek był taki bardzo fajny. Cała koszalińska, cała poznańska. Ładnie, bardzo, bardzo ładnie. Ja nie rozumiem ludzi, którzy w środek Dużo miasta. jest ten Co? korków teraz przez blokadę szczecińską, czy nie? No, powiem ci ogólnie to, jeżeli... No, ogólnie to... To lipo odwalili, nie? Szczerze. Jest dramat momentami. Tam jest taki dramat, że się jechać nie będzie. Dzisiaj 40 Ale minut gdzie w plecy. są koło tego? Bo tam chyba w centrum nie ma. Co tam gdzie W centrum zamknęli? jest Tylko pusto. bardziej Tam jak jest już. pusto, No dosłownie. właśnie też słyszałem, Tam jest pusto. że Teraz gdzieś tam nikt Manhattany, nie nie jeździ Manhattany. centrum. To znaczy ogólnie najlepiej przebić się, tak jak ja ze szkoły przykładowo wjechał. Przebić się na Koszalińską i zaraz na Przemysłową sobie wrócić. I tam Jana Pawła. Jana Pawła jest puste, nie? Człowiek, to jest pusto. No a teraz, aha, jakie, bo przejście dla pieszych gdzieś tam jest zrobione obok tego mostu, co zamknęli, czy nie? No jest niby tam gdzieś zrobione. Dzisiaj coś widziałem na spotek było, nie? Że oni No. zabarykadowali tam, ale Bo jest ci się przejście przez tam. zastanawiają, bo czy przez, bo teraz chyba przez Przez... stację nie da się przejść, nie? Czy się da, Nie, nie, jak nie. oni to Przez tor jest wyburzają? przejście górą. Tam już jest zburzone wszystko, nie da się. No. Tam koło tej szkoły, co zawsze się przechodziło? W sensie tam wiesz, od strony Biedronki? Bo tam zawsze było taki skrót z peronu, jakby siadałeś, to tam od razu się szło. Pod To wiesz, Biedronką? pod tym szlabanem. Znaczy przed Biedronką, pomiędzy chyba tą szkołą a pocztą, tak? Tam jest sklep. Gdzie ty masz szkołę? No jest tam szkoła zaraz obok. Nie wiem. W tym budynku zaraz obok to jest. Tam gdzie jest ta poczta? No. A, no. To ja, to wiem. No, to tam było przejście zawsze takie, przejście i ludzie tam chodzili. Nielegalnie. Zapewne tak. Powiem ci, że ten jeden małdep by mi starczył, nie? Ale będzie potem. To drugi sezon będzie tam. Nie, teraz wiesz, ja planuję po żniwach zakup ciągnika. I przy okazji Proszę. areałów sobie chcę pobrać, nie? Także... Co? Mówię, o proszę, No. się powodzi na nowej serii. Ja mówiłem, że warto się przeprowadzić. No, zajebiście. Ty miałeś Mustanga. Ja miałem New Hollandy same. Plan był na John Deere'a. Nie, co, żałujesz? John Deere'a już Ja miałem bym nie kupować. żałował. John Deere'a już miałem kupować. Jakby było 100 odcinków, to już by był John Deere. Nie można mieć w życiu załatku. Co byś robił w John Deere'a i co byś robił przez resztę życia. No już PGR miałem prawie wykupiony. No i co byś robił? Kurde, że prawie Tak zdrowie od mi się nowa zepsuło. przynajmniej musisz. Co? Tak od nowa przynajmniej musisz wszystko robić, a tak byś już miał wywalone na wszystko, No wiesz? już parobka miałem, ty już dorabiałeś w tym sezonu mnie. No i wiem, co robić u siebie. No już się tak dorobiłem, że mi już wystarczyło to. To już więcej nie chciałem. Już ja tutaj prawie nic nie mam i też nic nie robię. No na stadionie byśmy mogli w końcu zagrać, co? Nie, zagramy na koniec serii. A właśnie. Zapomniałem o jego istnieniu. Teraz przejeżdżam. Mi się tak skojarzyło. Ale tu dziura jest, kurde, widać. Ładnie tutaj naśladują Niemcy Polaków, co? Że dziury u nas są. Dobra. Dobra, czekajcie, muszę zrobić fotkę tu. Kurde, ten pies to w ogóle na moim podwórku nie siedzi, tylko łazi gdzieś po polach. Mogę lancer? Nie mogę. Nie są obniżane. Nie trzeba wręcz taką zrobić fotę i tyle. Ale oprysku poszło, powiem ci mordo. Taka dawka w tym miejscu, że wypieprzy wszystko w pizdę. Tu będzie Drzewo bursztaki, wyrośnie. co? Drzewa wyrosną. No.
będzie pokoń, nie? Kamieniał pana. W ogóle ty. Jest dzisiaj czwartek, tak? Ten odcinek jest jutro. No tak, możliwe. Ufa. Mindfuck się wydarzy. No dobrze. No, kurde, tu prasa stoi. U mnie. Nawet nie widziałem. Ja się nie. W sumie możemy ją też do mnie jeszcze schować tam do garażu. Więc jak chcesz. Ona była przystawiona. Zobaczmy, czy gdzieś miejsce mam. No, tam co obciąć. Chyba, że chcesz ją u siebie. Mi obojętnie. Nie, znaczy no jak chcesz. Jak nie będziesz miał miejsca, to ja ją przygarnę chyba. Zobaczymy. O kurde, ja właśnie zauważyłem, że u mnie w jednej... Aha, tutaj w ogóle wejścia nie mam. O kurde, ale dziwne. To po co mi połowa tej stodoły, jak to wejście nie ma? Znaczy wjechać. Bez sensu. No u mnie chyba nie ma nigdzie miejsca, żeby to schować. Nie ma gdzie. To dużo sprzętu. I jestem ciekaw, ta tradycja w sumie już dwa lata gdzieś trwa, nie? Że co, jakby co piątek staramy się jako deadmanera, żeby było. Wiadomo, że było momentami, że nie było parę piątków z rzędu, ale tak ogólnie to nie było, nie? Albo jeszcze mieliśmy we wtorki, nie? No, bo tamto odnowiona prowadziliśmy czasem, że dwa razy w tygodniu. Nie? Czasami się zdarzyło od święta. Nie no, było parę tych odcinków, tak z dupy tak też nie wyszło tyle, nie? Patrz, że tam było 90 odcinków. Tak nie. W miarę regularność musiała być. Też wakacje było walone tak chuja, tamte. No. A co się dziwi? A, ostatnio, kurde, co mi na drogę wyjechałeś rowerem? A, widziałem cię, no. Ale się zorientowałem, jak jechałeś, jak już... Za mną byś. Już tam skręcali dalej. A tak mówię, to mamy. Co za debil środkiem drogi jedzie. Ja tam wyleciałem, to już wiesz, już piąteczka wpakowywana, już gaziko, nie? Na Felgi chyba pierwszy raz zobaczyłem z moim, nie? Chociaż się pewnie nie przyjrzałem. Nie przecież widziałem za bardzo. Przeleciałem. Ja się zorientowałem, że to ty jak... W sensie jak przejechałeś, to... Padłem na pomysł, żeby się obejrzeć, czy to ty, a się zorientowałem, czy to ty, jak już tam byłeś na zakręcie. Lampki teraz te, mam te, no. Impreza jest z tyłu na tych, no, tablica jak jest podświetlana, to tam impreza jest, te lampki nakładają na zmianę. Cały czas jest podświetlone. Nie działają? Cały czas jest, co? LEDy, no one tam coś jest... Na zmiany działają? Tam coś jest podjebane. Żeby się dwa LEDy przypaliły. To 3 miesiące ma? 4? No 3, tyle ile seria gdzieś plus minus, bo wtedy wymieniałem, bo wyjeżdżałem wtedy, nie? Wtedy były zmieniane lampki. Kurde, ja muszę w końcu te koła robić. Jutro muszę to zrobić. Nie, pojutrze, jutro nie mogę, bo po rower jadę. Gdzie po rower jadę? Do Kartus. Kurde, po nas tripa. No. Które jedziesz? No 18 mam być tam, więc... Godzinkę szybciej wyjadę, chociaż nie wiem, chyba trochę dłużej się jedzie. Chociaż nie, to jest godzinę. Wyjedź 16:40 i tyle. No ładnie. Prawie się zżygałem. No ładnie. Także no. Jeszcze zlecenie na jeden rower dostałem. Jo? Od niej? Nie, nie, od innego gościa. No najpierw chciał kupić, a potem wpadł na pomysł, że w sumie mogę jego przerobić. No to ładnie, będziesz ten. Będziesz w tym siedział, zobaczysz. Rzucisz zaraz pracę. YouTube'a zaraz otworzysz po tym. Musiał, nie wiem, co drugi dzień jakiś mieć gotowy. No ale zbyt byś miał, mi się wydaje ogólnie. No, wiesz, na to no, motyw, chyba, zależy, no. Znaczy, no to ludzie piszą w sumie dość dużo, ale tak żeby... W sensie, no to też jest, no wiesz, takie pieniądze, jak ktoś normalny rower kupuje, no to jednak trochę kasy trzeba wydać na taki. To też trochę trudniej sprzedać niż taki normalny rower. No jo. 1500 i mogę odkupić od ciebie jeden. Nawet nie zaraz. Przerobiony. Nawet, nie. Nawet zaraz mogę ci.
Nie ma problemu. Jak. Ile mówisz? 1500? Za 2000 mogę ci przerobić, ale jak masz swój rower. Znaczy, no ja chcę sobie kupić, nie? Musimy właśnie tylko w ostatnim, w bliższym czasie oglądać jakieś, nie? No i wtedy byśmy mogli potem coś tak na następny rok, wydaje mi się, bo mi tak niepotrzebny jest elektryczny zaraz. Ale potem by się przydał. Nie wiem, tak tanim kosztem jakbyś chciał, tak żeby wiadomo, zależy też jak, na ile kilometrów, ale obstawiam, że ty byś tam chyba tak dużo kilometrów nie robił, co? Zależy, że Czy potem też bym go na robotę chciał brać, nie? No i tak myślę, że ci wystarczy taka bateria, jak ja bym tu miał. Tak tanim kosztem być, nie wiem, że same materiały wyszło może 1400, 1500, zależy, No, za gdzie się robocizny nic kupi nie będę jakie. płacił, bo ci dam się Audi przejechać, jak zrobię sprzęgło. No na pewno. No, jakoś po znajomości się rozliczymy. Dwa Dwa razy razy dupę. więcej oczywiście. Dziękuję. Czyli dwa razy więcej weźmiesz, tak? Po znajomości tak się zawsze bije. No oczywiście, a co ty myślisz? Typowy Polak. O znajomości, ale na moją korzyść. Oczywiście. Dobra. Także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Bądźcie ze mną, Adam. Byłem. Tak, także trzymajcie się. Na razie. Cześć. Papa. Majo jajo. Bajnie, bajnie. Ty ja zamknąłeś to, tak? Oczywiście. Szkoda, że tu się nie dobrze. A właśnie, mieliśmy Żadna nie być, być. padła na dół? Nie wiem, a miałem sprawdzić, czy tutaj się da przejść. A nie, bo to jest takie wejście. Kurwa mać.